Cześć Janku, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie. W pierwszej kolejności bardzo Ci dziękuję za to, że przyjąłeś zaproszenie do tego odcinka, do mnie na kanał, żebyśmy trochę porozmawiali. Ja od razu nie ukrywam, że bardzo mi zależało na tym, żeby z Tobą porozmawiać, ponieważ jakiś rok temu mieliśmy tutaj dużą polemikę z Ronaldem Szczepankiewiczem na temat tego, co się będzie działo z cenami mieszkań. Ronald wtedy pokazał mi po raz pierwszy Twoje materiały, Twojego bloga, Twoje genialne opracowania. To są genialne opracowania, ja z nich cały czas korzystam na jakichś prezentacjach. Oczywiście Proszę zawsze, bardzo. zawsze pokazuję, że to jest od Ciebie wzięte, tak? Natomiast no te wszystkie dane, które tam analizowałeś, one wskazywały dość jednoznacznie, prawda, na to, że będzie korekta na rynku, że ta korekta będzie nawet dość duża. Pozwolę sobie przypomnieć, że nawet clickbaitowy tytuł któregoś z wpisów brzmiał, że 40% nawet będą spadki. Ja byłem bardzo ostrożny. Ronaldo zastrzelę za tego clickbaita, ale ja go też użyłem, więc to nie tylko Tak. on. I właśnie wiesz, ja byłem bardzo ostrożny w prognozowaniu w zeszłym roku, ze względu też chociażby na to, że i to też od ciebie, u ciebie fajnie na wykresach było widać, że realnie przecież my cały czas dołujemy, prawda? My mamy kilkunastoprocentowe spadki realnych cen mieszkań, bo taka jest prawda. Mało kto bierze to pod uwagę w ogóle. Ale zaprosiłem cię dzisiaj nie po to, żeby cię tutaj teraz, wiesz, strofować, tylko żeby cię zapytać, co się takiego wydarzyło na rynku w tym okresie, że jakby faktycznie ta analiza tutaj, która no, na twarde dane ją oparłeś ją o twarde dane i ona no, w jakiś tam sposób pokazywała te spadki może większe, tą korektę może większą, natomiast no, tej korekty takiej dużej nie widać. Mało tego, mamy końcówkę pierwszego kwartału, który wyraźnie pokazuje odbicie w górę. Wzrosty, dzisiaj czytałem, że największe wzrosty rok do roku mamy w Katowicach, prawie 6% nominalnie, oczywiście nominalnie wzrostu ceny mieszkań. Mówimy oczywiście o cenach ofertowych i tak dalej, więc tutaj też będziemy pewnie już nie wnikać tak w szczegóły, no ale wszyscy widzimy na rynku, że coś się wydarzyło, tak? Będziemy o tym rozmawiać, co się wydarzyło, ale Pewnie. najpierw powiedz, co się wydarzyło rok wstecz, tak? Że tak się potoczyło, jak się potoczyło, jak ty to widzisz, no i że faktycznie te spadki chyba nie są takie, jakby oczekiwały tego osoby oczekujące spadków. No dobra, słuchaj, odpowiem na kilka sposobów. No bo pierwsza rzecz, nie każdy musiał oglądać, po pierwsze, nie każdy musiał przeczytać wpis blogowy, który jak opisałem chyba przez miesiąc łącznie, na przełomie czerwca i lipca zeszłego roku. Mało kto pewnie go przeczytał. Po drugie, mało kto pewnie obejrzał dokładnie moje nagranie, a może trochę więcej osób oglądało mój wywiad z Ronaldem. Większość osób pamięta jedną rzecz. Ciekoński powiedział, minus 40% będą spadki. No i teraz wiesz, mam takie, no, nawet mam jednego trolla na LinkedInie, który za mną chodzi i mówi, panie Dziekoński, gdzie te 40% spadków, a w ogóle spadki realne to w ogóle pan się jakiejś dziwnej ekonomii uczył, bo u niego na MBA-u gdzieś tam w Warszawie, a nie za granicą, to w ogóle nic o inflacji nie było. Okej. Więc oczywiście warto zacząć od tego, żeby wyjaśnić, o co to w ogóle chodziło. Co to było 40%, co to jest 20%, co to jest 10%. Potem opowiemy sobie faktycznie, co się wydarzyło, bo najlepsza analiza to jest ta wsteczna, Zawsze tłumacząca, skuteczna. wiesz, dokładnie tak. Więc oczywiście, i ten, kto czytał tamten wpis, to mam nadzieję, że też doczytał do końca, gdzie wymieniają szereg rzeczy, które pewnie pójdą inaczej niż ja zakładam. No bo każda analiza jest oparta na jakichś założeniach. Nikt nie ma szklanej kuli, trzeba coś przyjąć. No i potem wystarczy, że przechodzi COVID i nagle wszystkie prognozy są do śmieci, albo wybucha jakaś wojna i coś jest do śmieci. Na swoje szczęście, to rzeczą, która przede wszystkim tutaj wpłynęła na odbicie w tym pierwszym kwartale, o którym mówisz, na nie wpłynęły tak naprawdę trzy czynniki. O nich sobie powiemy, ale jednym z nich i chyba najsilniejszym to jest zapowiedź bezpiecznego kredytu 2% plus marża, Plus marża. którego nie było rok temu, kiedy sporządzałem tą prognozę, ale napisałem, że jest bardzo prawdopodobne, że rząd prowadzi jakiś program, więc wtedy naturalnie to się wszystko zmieni. To tyle. Szczególnie, że mamy za pół roku, no niecałe już pół roku, prawda? Mamy wybory, Tak. czynnik, który bardzo mocno będzie determinował to, co się dzieje na rynku. Ja jeszcze tutaj sobie pozwolę dwa słowa tylko na ten temat powiedzieć, bo ja też jeżdżę trochę po Polsce teraz i opowiadam o tych trendach i o tym, jak to wykorzystywać negocjacyjnie. I tak naprawdę prognozowanie jest łatwe, tak? Moglibyśmy teraz powiedzieć, nie, no, skoro mamy odbicie, za chwilę stopy procentowe pewnie będą obniżać, skoro już trend wyraźnie wyhamował, tak? Nawet rynek już to sobie zdyskontował, bo ten WIBOR już się trochę wypłaszcza z stopą referencyjną.
No to można by powiedzieć, no to pewnie zaraz NBP zacznie obniżać stopy, no to wrócą kredytowcy, to będzie boom, wszystko wzrośnie i tak dalej. Ale no mamy te wybory, prawda? I nie wiadomo tak Dokładnie. naprawdę, czy to trzymanie ciągle nisko stóp, no bo Janek, umówmy się, przecież ta stopa referencyjna powinna być wyżej, żeby realnie wpływać na Dokładnie inflację. tak. Więc czy to trzymanie będzie utrzymane po wyborach, czy nie? Więc to jest kolejny bardzo ważny aspekt, który trzeba wziąć pod uwagę. Ale widzę, że już odpaliłeś. Ja bardzo lubię Tak. te twoje dane, bo jestem taki niedanowy, a bardzo lubię je analizować, więc pokazuj, co chciałeś pokazać. Ja tak naprawdę, ja to umiem robić slajdy, a nie tam jakieś analizy. Ale tak mówiąc szczerze, dobra, kilka rzeczy po kolei, żebyśmy naszych faktycznie słuchaczy nie zgubili. Będąc w czerwcu zeszłego roku, nie wiem czy pamiętacie, 4 miesiące trwała wojna, rosły stopy procentowe, było ryzyko, że generalnie zresztą do nas zamarzniemy zimą, bo nie będzie węgla, gazu, nie wiadomo czego jeszcze. I faktycznie trzeci kwartał, kogo nie zapytacie, i czy to na rynku nieruchomości, czy jeżeli chodzi o na przykład takie badania ankietowe nastrojów, no to był taki kompletny dołek. Ja na przełomie drugiego i trzeciego kwartału, w momencie, kiedy widzieliśmy, OK, Rada Polityki Pieniężnej jakoś próbuje walczyć z inflacją, podnosi stopy procentowe, powiedziałem, dobra, no to słuchajcie, jeżeli stopy procentowe rosną, a w Polsce ponad 50% pieniędzy lądujących na rynku nieruchomości pochodzi z kredytu, no to siłą rzeczy będzie mniej kredytu, będzie mniej mieszkań sprzedawanych na kredyt, mniej będzie finansowania na tym rynku. Siłą rzeczy spadnie popyt na nieruchomości i ich sprzedaż. To się wydarzyło, bo 50% spadła sprzedaż mniej więcej na rynku wtórnym, na rynku pierwotnym około 40% w zeszłym roku. Sprzedaż kredytów też o 50% łącznie spadła z 250 tysięcy do 125 tysięcy i tak dalej, i tak dalej. Przede wszystkim spadła zdolność kredytowa kredytobiorców, przede wszystkim konsumentów, bo to konsumenci przede wszystkim korzystają z kredytu. No i na tej bazie znowu, patrząc jak to było w poprzednim cyklu nieruchomościowym w Polsce, dokładnie podobne rzeczy działy się w latach 2007-2008 do 2013. Podobnie to się dzieje na innych rynkach nieruchomościowych. Sporządziłem prognozę, którą. No i znowu, większość osób myśli, minus 40% to dotyczy wszystkiego. No nie, trzeba ją troszeczkę sobie rozbić na części. Mianowicie stwierdziłem, OK, po pierwsze, zaczęliśmy pewien proces, który będzie trwał co najmniej 2 do 3 lat. Bo ceny nieruchomości to nie jest Bitcoin. Sam proces transakcji, jeżeli Wojtku, my byśmy, wiesz, dogadali się, że ty mi sprzedasz mieszkanie, powiedzmy, na kredyt. Oczywiście ja bym przegrał w tych negocjacjach, ale ja je od ciebie, kupię je od ciebie na kredyt. No to wiesz, transakcję możemy zamkniemy za 3 miesiące albo 6 Dokładnie. miesięcy. Tyle to potrafi trwać. Więc oczywiście, a to trzeba się jeszcze wyprowadzić, coś tam wyremontować, kupić coś nowego. To trwa. W nieruchomościach te rzeczy nie dzieją się z dnia na dzień. Jest jedną rzecz, którą chciałem pierwszą rzecz przypomnieć. Perspektywa jakiejś korekty na rynku, o której mówię, ona zakładała, mamy proces, który będzie trwał co najmniej 2 lata. Teraz jak on będzie trwał? Zaczynając od rynku wtórnego, no teraz trzeba pamiętać, czy chcemy mieć tam mieszkania. No to jeden myśli, jeden ma nieruchomości, jeden ma w głowie mieszkanie u dewelopera, takie spółki z katalogu, drugie ma na myśli dom gdzieś pod miastem, trzeci ma na myśli kawalerkę w jakiejś kamienicy do remontu, którą będzie wynajmował. Każdy ma inne nieruchomości gdzieś tam w głowie, znowu rozbijając to na części. Przede wszystkim stwierdziłem, że największy cios dostaną inwestorzy, tylko konsumenci, bo oni tak naprawdę dostali najbardziej po nosie przez te zdolności kredytowe. I w segmencie tak zwanych mieszkań konsumenckich zakładałem, że nominalnie ceny nam spadną o około 20%. Konsumenckich, czyli takich najbardziej standardowych, najczęściej rynek wtórny, często do remontu, no bo tu znowu rynek, mówimy o rynku wtórnym. Przede wszystkim te mieszkania, które pochodzą na przykład z czasów PRL-u, one najbardziej dostaną po nosie. I w ciągu 2 lat nominalnie tam zobaczymy spadki do 20%, ale gdybyśmy wzięli pod uwagę jeszcze inflację na dokładkę, że ona nam będzie nam zabierała zdolność kredytową, no bo inflacja też zjada nam możliwości zakupowe i popatrzymy na realny spadek, no to to będzie do 40%. Stwierdzam, tam będzie największa rzeź, tak by można było powiedzieć. I to miało wynikać przede wszystkim ze zdolności kredytowej. W segmencie mieszkań na wynajem, które są innymi mieszkaniami, bo czym innym jest 60 metrów kwadratowych, 3 pokoje, to mieszkanie nie nadaje się na wynajem. Inwestorzy nie latają za takimi mieszkaniami. Oni szukają na przykład dużych mieszkań do podziału na kilka pokoi,
gdzie mogą wygenerować na przykład 5-6 pokoi, albo szukają małych kawalerek. Tam wycena, wartość tych mieszkań nie zależy od jakichś tam cen za metr kwadratowy, jakby to inwestorów mało którego interesuje, jego interesuje zwrot wynajmu. Bo jego alternatywą są na przykład obligacje, depozyty i o ile w 2021 na lokacie czy na obligacjach to mieliśmy 0, ewentualnie tam 1-2 punkciki procentowe na niektórych obligacjach skarbowych, no to o tyle w połowie 2022 roku przeciętne, jakby takie typowe lokaty dochodziły do 6-7%. Ja najlepszą lokatę zawarłem na 10%. Na obligacjach skarbowych w tamtym czasie i do teraz zresztą można mieć na dzień dobry 7%, a potem plus inflacja, plus marża. Więc pojawia się jakaś sensowna alternatywa dla mieszkań na wynajem. Więc jakby samej kwestii jakby tego, że zwroty z najmu mieszkań powinny wzrosnąć, no bo jeżeli w okresie 2021 roku taki typowy zwrot to był jakieś 5%, nagle mamy na depozycie 7%, no to po co mi mieszkanie na 5%, zwłaszcza jeżeli rynek ma hamować, no to oczekuję wyższej stopy zwrotu. Ale przy okazji też wybuchła wojna, mieliśmy napływ ponad miliona uchodźców z Ukrainy, to podniosło też czynsze. Więc pewna następuje kompensata. Okej, okay, chcę wyższą stopę zwrotu, ale część tej stopy zwrotu dostaję dzięki wyższym czynszom. Jeżeli włożylibyśmy to w mądrego Excela, to nam by wyszło, że okej, okay, ze względu na to wyższe stopy zwrotu oczekiwane, te spadki cen tych mieszkań na wynajem nie byłyby tak wysokie w ciągu tych kolejnych 2 lat. Dlaczego? Bo te czynsze tak szybko rosną. Jestem w stanie zapłacić więcej za to mieszkanie, ponieważ ja dzięki tym wysokim czynszom zarabiam więcej. I to był rynek wtórny w dużym skrócie. Konsumenckie, dość mocny cios, do 20% nominalnie, 40% realnie. W segmencie taki na wynajem 10-20% to był maks, czyli różnicujemy sobie rynki. Jeżeli chodzi o rynek wtórny, przepraszam, pierwotny natomiast, no to mówię co innego. Okej, okay, na rynku pierwotnym jest troszeczkę inaczej, bo na rynku wtórnym mamy Kowalskiego, który chce sprzedać mieszkanie, albo mamy inwestora, flipera, dajmy na to, który chce sprzedać mieszkanie. Mamy kogoś, kto, nie wiem, rozwodzi się i musi się pozbyć mieszkania, albo chce kupić większe, bo za chwilę rodzi się dziecko. To są różne motywacje. Oczywiście to o tym często mówisz i to są jedne z najważniejszych rzeczy, jakby w momencie, kiedy chcemy nabyć nieruchomość od kogoś, no to zrozumieć, jaką ma sytuację, czy jakie ma motywacje sprzedażowe. Inaczej jest na rynku pierwotnym, gdzie oczywiście zależnie od dewelopera, od jednego do drugiego, to też się różnicuje, ale na przykład duzi deweloperzy no nie mają presji, żeby z dnia na dzień sprzedać wszystkie mieszkania, tylko mają ten proces rozpisany na kwartały wraz z postępem inwestycji i często sami celowo trochę sterują jakby tą sprzedażą. I to też nie jest tak, że im się pieniądze skończą za miesiąc, na przykład na danej inwestycji czy projekcie, zwłaszcza jeżeli mają kilkanaście. Więc ich jakby motywacja, żeby od razu schodzić jakby z cen, jest niska. Więc to powiedziałem w połowie tamtego roku. Dynamika cen na rynku pierwotnym wyhamuje praktycznie do zera. I być może zobaczymy jakieś spadki cen w drugiej połowie 2022 roku w segmencie ekonomicznym. Czyli nie tam premium, super fajne mieszkania, najlepsze lokalizacje i tak dalej, no to tam raczej nie ma co się spodziewać cudów, ale w segmencie mieszkań ekonomicznych albo domów jednorodzinnych, albo szeregowców skierowanych przede wszystkim do kupujących, którzy się posiłkują kredytem, no to tam możemy zobaczyć narastającą skalę jakichś przecen, rabatów w drugiej połowie roku ze spadkami typu 5-10%, może 15%, ale tylko i wyłącznie wynikających z tego, że deweloper oddaje jakąś część marży, schodzi po prostu ze swojej ceny, bo on nie zmieni kosztu wybudowania tego budynku, on już kupił ten grunt, on już zakontaktował generalnego wykonawcę, ten budynek być może już nawet stoi albo jest w połowie drogi. Więc okej, okay, tam jest jakaś przestrzeń do rabatu możliwa, ale takie poważniejsze przeceny to moglibyśmy zobaczyć dopiero w 2023 albo 2024 roku, ale tylko pod warunkiem, jeżeli pewne rzeczy się wydarzą. Jeżeli stanieją materiały, stanieje wykonawstwo, stanieją grunty albo wszystkie tych rzeczy naraz. Pod takimi warunkami wtedy może zobaczymy jakieś obniżki cen na rynku pierwotnym, więc to też widać na tym wykresie, że ten pierwotny, ta czerwona linia, on tak troszeczkę później może iść w dół, ale to też jest uwarunkowane tymi czynnikami, no bo gdyby na przykład wszystkie materiały drożały o 20%, no to hello, no nie zobaczymy żadnych obniżek, bądźmy realistami. Natomiast to, co też powiedziałem, to, że należy w ogóle się coraz bardziej przyzwyczaić do takiej sytuacji, że będzie coraz większy dysonans między rynkiem pierwotnym a rynkiem wtórnym. Znaczy rynek wtórny
Ponieważ on ma te swoje specyfiki rozproszonego sprzedającego, nie zawsze profesjonalnego, który się śpieszy i tak dalej, który często wymaga remontu też nieruchomości z tego rynku, zwłaszcza w otoczeniu drogiej energii i tak dalej, no to on tak trochę może mieć pod górkę. A rynek pierwotny jednak się rządzi trochę innymi prawami, przede wszystkim tym, że no, trzeba wybudować te nieruchomości za konkretne pieniądze. No i trudno oczekiwać, że będziemy budowali, raczej sprzedawali nieruchomości 30% taniej niż był koszt wybudowania. To jest coś, co można zaobserwować na przykład w Niemczech, gdzie mieszkania na przykład z rynku wtórnego w Berlinie, w fajnych miejscach, w fajnych budynkach, no ale z lat 40., tam 50., są w cenie tych z Warszawy. A z rynku pierwotnego są 3 albo 4 razy droższe. Tak duży jest tam dysonans i pewnie my w tą stronę będziemy szli. Trochę przydługo, ale powiedziałem jakby to, co, jakby co zakładałem, co się wydarzy w tamtym czasie. No No i teraz, właśnie. no. I co się stało? No i idąc po kolei, bo wiesz, tych slajdów mam dużo, ale jakby przerzucę sobie na ten slajd. I faktycznie mieliśmy w trzecim kwartale, po lewej stronie pokazuje, co się działo ze sprzedażą na przykład na rynku pierwotnym. W drugim kwartale była ta moja prezentacja, w trzecim kwartale było dno dna, jeżeli chodzi o sprzedaż. Ja tylko Sprzedaż dodam, dopiero, sorry Janek, no. no bo trzeci kwartał to też należy wziąć pod uwagę, że pod koniec drugiego kwartału weszła w życie nowelizacja ustawy deweloperskiej i bardzo dużo tych tutaj ofert zostało wypchniętych, że tak powiem, na rynek jeszcze do końca czerwca, prawda, żeby się załapać Tak. na starą ustawę. No i trzeci kwartał ogólnie był takim kwartałem, w którym było bardzo duże wyhamowanie, to były też wakacje, czyli kolejny aspekt i faktycznie tu mieliśmy największe spadki sprzedaży, tak, wtedy. Tak, ale to też widać i w danych, jakby jeżeli chodzi o liczbę wnioskodawców o kredyt hipoteczny, jakby ten marazm się trochę dłużej ciągnął, bo lipiec, sierpień były oczywiście naturalnie przez wakacje słabe, ale potem wrzesień, październik, listopad do grudnia, do stycznia właściwie była lipa, nazwijmy to tak w dużym skrócie, kredytowa. Natomiast faktycznie ten trzeci kwartał takim w obrocie był najgorszy. Największy pesymizm to na rynku pierwotnym i na rynku wtórnym. Potem coś zaczęło się poprawiać. No i teraz co się zaczęło No poprawiać? właśnie, bo tu chcę cię zapytać, no bo zobacz, mamy stopa procentowa jest w zasadzie na tym samym poziomie, na którym była już praktycznie odkąd został podpisany traktat na Molo w Sopocie, prawda? Tak. I mamy sytuację, w której tak naprawdę tu psychologia decyduje i oczekiwania uczestników rynku do tego, co się wydarzy, no bo przecież nie ma czynnika twardego typu spadek stóp procentowych, żeby nagle nam tak zaczęły wzrastać ilości wnioskowanych kredytów. Jest jeden czynnik, zaraz go Jaki? powiem, Dawaj. ale masz rację i zaraz może porozmawiam, dlaczego ja się z tobą zgadzam, że bardziej emocje mówią niż fundamenty, że ta sprzedaż w tej chwili rośnie, ale to nie jest powód, że to jest emocjonalne, to nie znaczy, że to się nie dzieje, no to się dzieje, tak obiektywnie jakbyś tam zaakceptować. Chociaż na giełdzie jest takie powiedzenie, przepraszam, kupuj plotki, sprzedawaj fakty. Ona trochę mówi, to się to nazywa ubieraniem ulicy. O co chodzi? Pierwsza rzecz, która, może inaczej, to, że ja sobie wymyśliłem taką, a nie inną prognozę, to nie wynika z tego, że powiedzmy, siadłem, podrapałem się w głowę i popatrzyłem gdzieś tam sufit, tylko stworzyłem taką dość prostą macie, że ona tu jest skomplikowana, ale ona w dużym skrócie mówi, hej, cenami troszeczkę się będzie działo to, znaczy sytuacja na rynku będzie trochę zależała od tego, jaka będzie inflacja, jakie będą stopy procentowe. Jeżeli będzie wysoka, dwucyfrowa inflacja, a stopy procentowe będą utrzymywane na poziomie zera, no to wiadomo, kredyt za zero, inflacja wysoka, no to ładuj kasę w nieruchomości, no to one będą zasuwały po prostu strzała w górę. Gdyby było tak, że mamy zerową inflację, czy bardzo niską, i mamy bardzo wysokie stopy procentowe, no to my się pakujemy w recesję gospodarczą, ceny definitywnie wtedy spadną i tak dalej. Więc jakby to są takie dwie skrajności. My tak naprawdę gdzieś w połowie po COVID-zie mieliśmy sytuację, że mieliśmy już całkiem niemałą inflację i zerowe stopy procentowe, co powodowało, że z takiej jakiejś stabilności rynku zaczęły te ceny nam mocno zasuwać w górę. No mieliśmy rekord sprzedaży kredytów zresztą w pierwszej połowie 2021 roku. I to Tam była ta sytuacja, że. w listopadzie chyba 2021 rekordowy miesiąc, czyli po pierwszej połowie, nie? W kredytach to pierwsza połowa akurat, A, ale okej. to są niuanse, ale to są niuanse, w 21 roku w każdym razie to była taka sytuacja, ludzie już nie pamiętają, no kredyty po prostu leżały, nazwijmy to, na ulicy,
Dwie osoby z minimalnym wynagrodzeniem dostawały 500 000 złotych kredytu i w ogóle Eldorado. Więc jakby to odjechany czas. On generalnie wywołał też inflację. Żaden tam Putin, tylko po prostu polityka pieniężna. Putin się tylko dołożył do tego. No i ta inflacja nam rosła, ale zaczęły nam też się podnosić stopy procentowe. No i one szły jakby trochę równolegle. Bardziej inflacja, stopy za nimi nadążały. No ale to miało doprowadzić do tego, że w pewnym momencie gdzieś na przełomie właśnie tutaj październik 2022 roku doszliśmy do jakiegoś tam wysokiego poziomu stóp procentowych i takie było założenie z perspektywy jeszcze lipca, kiedy tą prognozę robiłem, no, że Rada Polityki będzie podnosiła te stopy do momentu, kiedy inflacja zacznie spadać. I jak zacznie sobie spadać, to ona sobie będzie spadała i wtedy zaczniemy sobie obniżać stopy procentowe. Więc takie było moje założenie wtedy. To, co się zmieniło, to to, że inflacja jest dwucyfrowa i w październiku nam, po pierwsze w październiku zatrzymaliśmy obniżki podwyżki stóp procentowych. To była pierwsza ważna rzecz, która z jednej strony tak naprawdę no, nie spowodowała, że zmieniło się coś na rynku, ale z perspektywy kupującego to było tak, aha, już nie będzie podwyżek, mamy tylko 7% stopy procentowej, 6,75 dokładnie, a inflacja nadal rośnie, no bo szczyt mieliśmy tak naprawdę chyba w styczniu albo w lutym Czyli to jest 2023 ten roku. moment, że trzeba zacząć jednak kupować, bo taniej już nie będzie. I to przede wszystkim wtedy, to w listopadzie, gdybyś przepytał, przynajmniej ja to zrobiłem, jak podzwoniłem po znajomych, którzy albo są deweloperami, albo są pośrednikami, albo sprzedają leady, albo inne rzeczy, działają na rynku w dużym skrócie, jak powiedzieli, od listopada coś się zaczęło zmieniać, mianowicie zaczęli do mnie wracać duzi klienci gotówkowi, znaczy zawodnicy, którzy mają do zaangażowania 1 milion, 2 miliony, 3 miliony w krótkim czasie, ładują to szybko w nieruchomości. Dlaczego? No bo zakładają, że jeżeli teraz się zatrzymał cykl podwyżek, to prędzej czy później zaczną te I stopy spadać. A kredytobiorcy wrócą na rynek, więc taniej już nie będzie. tak, a zauważmy, że kredytobiorców w tym okresie było praktycznie bardzo mało, ale już sprzedaż u deweloperów zaczęła rosnąć. To byli klienci gotówkowi. Druga rzecz, która nastąpiła w lutym, ja tutaj zaznaczyłem to jako pierwsza połowa 2023 roku, ale w lutym KNF obniżył bufor na ryzyko stopy procentowej. To jest czynnik, który nie obniżył stóp procentowych, ale z dnia na dzień podwyższył zdolność kredytową. Zdolność, tak. Tak. I mimo, że raty mamy identyczne, jak mielibyśmy jeszcze tam w styczniu, no to dla części ludzi to był sygnał, okej, okay, to ja jednak będzie mnie stać na kupno tej nieruchomości. Na przykład mają dobre dochody, dajmy na to ze źródeł, które może nie są lubiane przez banki, mają kasę, ale nie mają zdolności kredytowej, no to im pewne rzeczy zmieniło. Dla części ludzi przerzuciło z sytuacji nie mogę kupić do sytuacji, że mogę kupić. I to widać też właśnie we wnioskach, że właśnie od lutego zaczęły te wnioski rosnąć, jeżeli chodzi o liczbę wnioskodawców. W marcu ich było też dużo. W marcu efektywnie też mieliśmy wreszcie wzrost sprzedaży kredytów. Więc to jest coś, co się zmieniło. No i I te, trzecia rzecz, no pojawiła się, przepraszam, no. to ja tylko jedno zdanie komentarza, też tak jakby od siebie. I też chyba jest coś takiego w nas, jako tutaj ludziach, że właśnie po pierwsze my myślimy, no dobra, nie chcę wejść jako frajer, kupić na górce i tak dalej, ale w momencie, kiedy widzę, że już taniej raczej nie będzie, to już wiem, że nie wejdę jako frajer, nie będę sobie później tego, wiesz, gdzieś tam wrzucał, że mogłem to zrobić wcześniej, tak, że znowu straciłem. To jest jakby jeden aspekt. I drugi aspekt jeszcze, o którym powiedziałeś właśnie, no tutaj z tą zdolnością, tak? No bo to jest całkiem dobry moment, żeby wziąć kredyt dzisiaj, no bo jeżeli my, oczywiście nie wiemy, co się wydarzy, bo te wybory jeszcze, tak? Ale jeżeli my jesteśmy na końcu cyklu podwyżek i w pewnym momencie już gdzieś się prognozuje, że te stopy procentowe, przynajmniej no, Adam Glapiński o tym mówi otwarcie, tak? Że będą obniżać, no to w tym momencie mamy dość niską marżę, stosunkowo niską marżę, bo są wysokie stopy procentowe. I co? No i wejść teraz na 30 lat, jak jeszcze przez parę miesięcy się pomęczymy, a później będzie taniej, prawda? No i znowu mówimy o czynnikach emocjonalnych oczywiście, bo to, że zobaczymy obniżki stóp procentowych w tym roku, to przynajmniej na poziomie ekonomistów, to mało który już ma złudzenie, że Mało. to nastąpi. I to jest raczej, wiesz, znowu sorry do Rolanda, będzie szpila, bo widziałem u niego na kanale, że tak radośnie wrzucił taki bardzo clickbaitowy tytuł RPP obniża stopy procentowe. No nie, to jest mydlenie oczu. Znaczy z perspektywy tak, stricte ekonomicznej inflacja nadal rośnie w ujęciu miesięcznym i mamy odczyt inflacji za kwiecień i prawdopodobnie się okaże, że idziemy powyżej tak zwanej ścieżki NBP.
Zauważmy, jeżeli zbadamy dokładnie, jakie są dyskusje na tych posiedzeniach Rady Polityki Pieniężnej, tam dyskusja na temat obniżek zeszła jakby tematyki. Na razie RPP już nie rozmawia o obniżkach Tak, i stuprocentowych. nawet Niestety nie. są przewidywania ekspertów poprzednim posiedzeniem. Były przewidywania, gdzie no prawie połowa ekspertów była za tym, że jednak będzie w górę, nie? No właśnie, więc gdybyśmy mieli sobie szalę, jakąś szalę sobie zrobić, no to raczej ta szala się w tej chwili przechyla w stronę tego, że nie będzie obniżek w tym roku, albo jakaś może być kosmetyczna podwyżka. Trochę mało to jest realne ze względu na wybory. Tu mamy upolitycznioną Radę Polityki Pieniężnej, więc tutaj będąc realistą, niestety pewnie tej podwyżki nie będzie. Czy niestety z perspektywy walki z inflacją, no bo dla kredytobiorców to jest dobrze. Ale nie liczę po prostu na obniżki. No i problem jest taki, że im dłużej siedzimy w takim rozkroku wysokiej inflacji, wysokiego wzrostu wynagrodzeń, niskiego bezrobocia, z jednej strony to jest komfortowe, no to niestety jedziemy na wózku wysokiej inflacji. I jedziemy na wózku I jest problem, no. wysokiego rozdawnictwa polityki fiskalnej ze względu na wybory, które dodatkowo dolewa benzyny do ognia inflacyjnego, nie? No i tu właśnie idealnie ten bezpieczny kredyt się pojawia. No bo pojawił się bezpieczny kredyt, zapowiedź pod koniec grudnia. Nam wcześniej przebąkiwał Jarosław Kaczyński trochę o tym programie, ale konkretnie pojawił się pod koniec grudnia. Potem były takie marudzenie tam ekspertów, deweloperów, bla, 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 ale w każdym razie w lutym zaczęły się pojawiać konkretne projekty ustaw. No i to ruszyło z kopyta. Jaką konsekwencję ma ten program? Tak naprawdę on powoduje, że dla wąskiego grona ludzi nie mam mieszkania, jestem młodszy niż 45 lat, mam zdolność kredytową i tak dalej. Dla tych wybranego grona ludzi nagle te stopy procentowe nie są jak dla innych wysokie, tylko są niskie. Nagle ta osoba ma wyższą zdolność kredytową, prawdopodobnie, bo jeszcze tego szczegółu on nie jest pewny, jak ona będzie liczona, ta zdolność kredytowa, ale najprawdopodobniej one będą wyższe. I na pewno ma ratę Nagle niższą. Tak, na pewno będę miał niższą ratę, więc co do zasady każdy, kto planował kiedyś kupić mieszkanie i akurat pasuje do programu, to moim zdaniem pójdzie coś kupować zgodnie z tym programem. Dla tej grona osób przesunęło to jeszcze bardziej jakby w stronę spadku stóp procentowych, to do poziomu de facto jak był jeszcze przed COVID-em. Co naturalnie powoduje, że oczywiście samo nawet oczekiwanie, że będzie zwiększony popyt, ale też już klienci rezerwują mieszkania pod ten program, powoduje, że jakby ceny będą rosły, ale znowu w określonym obszarze, czyli w tym typie mieszkań, które pasują pod ten program, o czym możemy sobie zaraz porozmawiać. To się zmieniło znowu w pierwszym kwartale 2023 roku, jeżeli mówimy o tym, gdzie są jakieś duże zmiany. No i teraz, wiesz, no, konia względem temu, żeby powiedzieć, to Dzikowski miał rację, czy nie miał racji. Bo, tak? Widzisz. Bo tak, bo jest kilka rzeczy. Faktycznie w czwartym kwartale, bo ostatnie takie dane transakcyjne twarde, do których ja się zawsze odnoszę, czyli Narodowy Bank Polski, no to pokazało, że trzeci, czwarty kwartał to na rynku pierwotnym była stagnacja, jeżeli chodzi o ceny ofertowe, to co mówiłem, a jeżeli chodzi o transakcje, to w ogóle mieliśmy spadek. To zaraz sobie możemy zobaczyć, że praktycznie do zera zmiany kwartalne cen ofertowych zarówno w dużych miastach, jak Warszawa, czy duże miasta wojewódzkie, ale też w mniejsze miejscowości, zjechały do zera. Nominalnie. Nominalnie, tak. Nominalnie. Więc na przykład przyrost ceny taki rok do roku w Warszawie, czy w dużych miastach wojewódzkich, on już zjechał do 10%, przy inflacji 16-18%. Więc realnie mieliśmy zjazd, w ogóle były ujemne. Oczywiście teraz zaraz troll się uruchomi i będzie mówił, co pan o tych realnych cenach opowiada. Ale to był rynek ofertowy. Natomiast jeżeli sobie tak przewinę, w większości miast oferty faktycznie drożały, ale nieznacznie. W tym sensie, że tam wzrosty były rzędu 1-2 punkty procentowe kwartalnie. Więc kosmetyka przy rosnących czy wysokich cenach materiałów, okej, zrozumiałe. Natomiast jeżeli popatrzymy w transakcje, no to mieliśmy szereg miast, gdzie ceny transakcyjne były niższe niż kwartał do kwartału. Czyli okej, deweloper w cenniku ma jakąś tam cenę, no ale to, co jest kupowane przez klienta, jest tańsze, bo klient wybiera albo tańsze nieruchomości, albo dostaje rabaty. I faktycznie, jeżeli się porozmawiałoby z deweloperami, co się działo w trzecim, czwartym kwartale, no to nie oszukujmy się, no szły rabaty. Więc oczywiście, jeżeli ktoś ma podejście takie, aha, w cennikach ceny nie spadają,
to ja siedzę na tyłku, bo nie ma rabatów, no to jest kiepskie podejście, no bo nie kupimy taniej nieruchomości, jeśli nie pójdziemy, nie porozmawiamy o niej, nie zaczniemy negocjować. Więc w aż 7 miastach, jeżeli popatrzymy, tutaj mamy taki długi szereg czasowy, kiedy ceny w różnych miastach rosły albo spadały. Im więcej zielonego, tym więcej miast mieliśmy wzrosty cen. Im więcej czerwonego, tym więcej mieliśmy spadków cen. No i na przykład, jeżeli chodzi o 2004, ten czwarty kwartał był dość ciężki, bo w połowie miast mieliśmy spadki nominalne cen w tych zawieranych transakcjach. Co więcej, przyrastało liczba tych miast, więc to jest jakby dość istotne. I niektóre to były takie dość solidne spadki, bo na przykład w Gdańsku mieliśmy 8% spadku cen transakcyjnych na rynku pierwotnym. Bydgoszczy tam jakieś minus 6, Kraków minus 4. Oczywiście to jest po roku wzrostu, z zeszłego roku, ale to pokazuje, że faktycznie ten czwarty kwartał był kiepski. Był chyba No i najgorszy, oczywiście prawda? Był to chyba najgorszy kwartał do tej pory, jeśli chodzi o ceny, tak? O tak, hamowanie. dokładnie tak. Jeżeli na wtórnym, to ja szybko to przelecę, ale warto po prostu zobaczyć, gdzie to jakby co się wydarzyło. Na wtórnym ta sytuacja też była podobna, chociaż troszeczkę w innym wydaniu, w tym sensie, że ceny ofertowe szybciej wyhamowały, ceny transakcyjne trochę dłużej to zajmowało. Tylko pamiętajmy, że to są statystyki, to jest tak zwana średnia temperatura w szpitalu, więc jakby one pewne rzeczy jakby przenoszą informacje pewne, natomiast zaraz sobie porozmawiamy, co się działo jakby na różnych typach mieszkań. Bo na przykład, jeżeli chodzi o oferty, no to praktycznie ceny nominalnie, jeżeli chodzi o ceny ofertowe, no to one stały praktycznie we wszystkich miastach, Ja w tylko miejscu. jedno pytanie mam. Tutaj masz No. taką falkę na poziomie 16-17% to jest inflacja, tak? Taka falka tutaj na Nie, wykresie. Nie, nie. to To jest odcięcie pokazuje. wykresu. To jest odcięcie wykresu, to mam takie śmieszne A, okej, okay, bo narzędzie do masz tam robienia. 8%, dobra. Tam jest gigantyczna skala, dlatego że w 2006, kiedy te dane się zaczynają, Okej. Okay. to najstarsi górale pamiętają, że wtedy ceny kwartalnie potrafiły rosnąć o 20%. Rozumiem, tak. Jak Dobra, teraz widzę, że Sławek, ty. ja wtedy nie byłem na rynku nieruchomości, na przykład ze Sławką Motori miałem głównie to pierwsze, tak powiem, nauki w 13 roku, jak się poznaliśmy, no mówię, że wtedy no, tydzień. Ceny rosnęły. Znaczy, no, to trzeba było naprawdę z walizką pieniędzy jeździć i kupować. W 2006 był zwariowany, więc oczywiście my takiej sytuacji nie mieliśmy teraz. Ale No jeżeli jasne. popatrzymy teraz rok do roku, to ktoś kupił mieszkanie w czwartym kwartale 2021 roku w Warszawie, no to transakcyjny wzrost ceny takiego mieszkania wyniósł 2% przy 16% inflacji. Więc. No jeden powie, no tak, ale nominalnie zachował kapitał, no ale niektórzy inwestują po to, żeby zyskiwać na wzroście ceny, lewarując się. Z drugiej strony mógł to włożyć na przykład obligację indeksowaną inflacją i mieć nagle 18%. No, jeszcze pytanie, wiesz, co z tym, z tą nieruchomością robi? No bo jeżeli to jest inwestor, który kupuje na wynajem, no to ma jeszcze jakiś czynsz najmu, który mu zwiększa to, ten wzrost wartości. Jak najbardziej, ale de facto zwrotem, że w Warszawie no, to przy ciętych mieszkaniach 5-6% pi razy Zgadza się, oko. tak. Więc jakby Nawet oczywiście, no, łącznie ja się. jest realnie w dół. Tak, więc jakby zgadzam się z tobą, że to trzeba brać pod uwagę definitywnie. Tylko no, trzeba jakby znowu nie zamykać się jakby wąsko klapkami, że tylko patrzymy w nieruchomości, tylko też patrzeć na alternatywy. Więc faktycznie na tym rynku wtórnym zaczęły następować te korekty. No, zarówno w ofertach, ja sobie to przewinę, bo transakcje były najciekawsze. I w transakcjach ten czwarty kwartał też był dość ciężki. Zwłaszcza tam Łódź pociągnęła bardzo mocno w dół ceny. Warszawa praktycznie tam zjechała sobie do dna. W 9 miastach były spadki znowu cen transakcyjnych. No i teraz, gdzie one były? W Łodzi to było 7% spadły średnie ceny transakcyjne. W Poznaniu jakieś 6%, w Gdyni 4%, w Białymstoku 4%, w Rzeszowie tam 2%. No i teraz, okej. Okay. Pytanie moje. Czy można w takim razie powiedzieć, że jeżeli chciałeś dobrze negocjować i chciałeś mieć realny wpływ tutaj na tą cenę i negocjować przy zakupie, to właśnie przegapiłeś najlepszy kwartał do tego, czyli ostatni kwartał roku 2022? Na pewno to był dobry moment. Na pewno to był dobry moment, Ludzie bo mieli dużą to motywację do schodzenia z sceny po tym, co widać. ci, którzy mnie posłuchali w lipcu, no to chyba to wykorzystali ten dobry moment. No bo definitywnie to, co też mówiłem, okej, okay, no to dekompresja cen będzie trwała 2 lata.
czy tyle powinna trwać, no bo znowu cykl ten zacieśnienia polityki pieniężnej, on też nie jest wieczny, z reguły trwa rok, dwa, więc jakby to się wszystko składa do kupy, no ale już było wiadomo z tamtej perspektywy, że będzie kiepawo, no więc jak jest kiepawo, to jest najlepszy zawsze moment na kupowanie. Więc na pewno, jeżeli ktoś planował kupić mieszkanie dla siebie na przykład, które idealnie teraz by pasowało pod program Bezpieczny Kredyt 2%, no to tak, to można powiedzieć, że przegapi. I na pewno teraz przez najbliższe, powiedzmy, 2-3 kwartały, w momencie, kiedy teraz jest bardzo dużo emocji, ja na chwilę wyłączę tą prezentację, to troszeczkę mu odjechał ten pociąg. Oczywiście nikt się nie, może nie tyle nikt, bo pewne zapowiedzi były, ale jednak szersza publika jakby nie myślała o tym, że, no, że pojawi się taki program. Teraz jak się pojawił ten program, na rynek dużo trafiło osób, które z jednej strony tak myślą, aha, pasuje do, mogę być beneficjentem tego programu, skorzystam z niego, zarezerwuję mieszkanie u dewelopera, bo są takie programy typu płacam dzisiaj 10% opłaty rezerwacyjnej, mam czas do końca września, żeby wrócić z kredytem. Jak nie dostanę kredytu albo ten program w ogóle nawet nie wejdzie w życie, no to ja dostaję z powrotem moje pieniądze. No to właśnie win-win, no to faktycznie można z tego skorzystać. No tak, zdecydowanie teraz jest dużo stanie wokół tych mieszkań. Deweloperzy, część przynajmniej deweloperów jakby wykorzystuje trochę sytuację, widząc, że aha, mam zwiększony popyt na te mieszkania, dostosowuję trochę ofertę, ale też dostosowuję ceny. Czasami no naprawdę, no nazwijmy to szczerze, chamsko, no bo dana nieruchomość była za 500 tysięcy, teraz ktoś podnosi do 700 tysięcy, tam 699, żeby akurat się zmieścić w limicie. Korzysta z okazji, z jednej strony. No tak, bo należy pamiętać, że przy takiej niskiej stopie procentowej, no nie wiem, ile ta marża będzie wynosić, ale niech łącznie ten kredyt będzie kosztował 5% nawet, prawda? Mniej 4-5% będzie mniej będzie kosztował. mniej, no ale nie Będzie kosztuje. około 3 z hakiem, bo tam jest w dużym skrócie jest taki zapis, że tam marża jest przyjmowana jako 10% przeciętnego oprocentowania, czyli to będzie 2% plus 1 punkt procentowy, 3. Czyli około 3-3 z hakiem, prawda? No to wiesz, no to przy 3-3 z hakiem, to tak naprawdę 100 tysięcy będzie kosztowało miesięcznie 500 złotych, nie? Więc No, odsetek, mówię o odsetkach nie, oczywiście, mówię o tak. racie, tak? O różnicy na racie. Jeżeli A, patrzymy na różnica na kredyt razie, tak. 30-letni i w takiej sytuacji, kiedy mamy 3% oprocentowania, no to 100 tysięcy kosztuje około 500 zł miesięcznie raty. No to jeżeli ktoś, Tak. wiesz, podniesie o 100 tysięcy cenę nawet mieszkania, to dla tego kredytobiorcy to będzie i tak o 1000 zł taniej, niż by miał normalny kredyt dzisiaj, tak? Dokładnie tak. Tylko jakby generuje to sytuację taką, jak mieliśmy w 2021 roku, kiedy ludzie nie patrzyli do końca na cenę mieszkania całkowitą, tylko patrzyli na ratę. I kupowali często za drogie nieruchomości na swoje możliwości. Jak poszły stopy procentowe do góry, nagle zrobił się ząb. I teraz tego ząbka do końca nie będzie, bo w bezpiecznym kredycie jest stałe oprocentowanie, są te dopłaty i tak dalej, więc jakby ząbka nie ma co się obawiać. Chociaż z drugiej strony słyszę takie głosy na zasadzie, no to teraz postaw się, a zastaw się, kupują, będą, raczej ludzie wybierają nieruchomości na maksa możliwości tego programu, bo musimy pamiętać, on jest ograniczony do kwoty 700 lub 800 tysięcy, w zależności od tego, czy jesteśmy singlem czy parą. I to jest maksymalna wartość nieruchomości, jaką możemy kupić. I teraz, i tu jest pierwsza podpowiedź w kwestiach negocjacyjnych. Prasa, deweloperzy, analitycy mówią, wow, rosną rezerwacje mieszkań, no ale pamiętajmy, że program jest ograniczony do specyficznych mieszkań. One, czy tam mieszkań domów. Kwota do 700 lub 800 tysięcy, więc jeżeli planowaliśmy kupić dom czy mieszkanie za 1 200 000, bo akurat w moim mieście takie są ceny i taki chce metraż i tak dalej, i sprzedający ktoś tam opowiada jakieś głupoty o bezpiecznym kredycie, no to wytłumaczcie mu, że hello, to tego nie dotyczy. Po drugie, jeżeli program jest skierowany do konsumentów mieszkań, my musimy mieszkać w tym mieszkaniu, bo inaczej tracimy dopłaty. Nie możemy go wynajmować, bo inaczej tracimy dopłaty. Więc naturalnie mieszkania na wynajem też nie będą jakby pod Podlegać. wpływem bezpośrednim tego programu. Zaraz dojdziemy w ogóle do rynku najmu. Więc jak ktoś opowiada, będzie wam chciał, oferował mieszkanie na wynajem,
i opowiadał, no tak, a i ten bezpieczny kredyt idzie, więc wie pan, no cena jest taka, nie inna, no to powiedz, że pierdoły opowiada, no bo ten program nie dotyczy takich mieszkań. Zgadza się, natomiast to też należy wziąć pod uwagę, że pewien odsetek mieszkań z rynku ubędzie, no co de facto podniesie cenę pozostałych mieszkań, tak? No bo to Tak, jest zawsze tak. ale trzeba różnicować segmenty, nie? Jakby, Tak, no, co z tego, dokładnie. że mi ubędą mieszkania 60-metrowe u deweloperów, jak ja szukam na przykład rynku wtórnego, wielka płyta, lata 70, 18 metrów kwadratowych na wynajem. Czyli paradoksalnie można powiedzieć właśnie, że te tańsze mieszkania wzrosną, ich ceny, i zbliżą się cenowo do mieszkań droższych, większych mieszkań, większych domów i tak dalej, znaczy do domów, co też będzie niezły paradoksem trochę przez takie wypaczenie rynku trochę, nie uważasz? Ale to jest powtórka tego, co było na rynku w latach 2009-2013, kiedy była rodzina na swoim, kiedy ona No tak. działała inaczej, to nie było limitu łącznej wartości, tam był limit metrażu, chyba metrażu, plus limit ceny za metr kwadratowy, który powodował, że obwarzanki miast się łapały przez jakiś czas, tylko one, i tam mocno poszły ceny deweloperskie. I tam dużo inwestycji też wylądowało. Więc oczywiście każda interwencja na rynek powoduje jakieś wypaczenia. Natomiast co chcę powiedzieć? No chcę powiedzieć, że ten program oczywiście będzie działał, bo on będzie powodował, że więcej pieniędzy trafi na rynek, ale na spokojnie, jeżeli sobie rozłożymy na części pierwsze, gdzie on będzie trafiał, no to znowu nie będzie trafiał na przykład do dużego domu, na przykład duży dom kosztujący 1 000 000 zł do remontu, rynek wtórny, lata 60., trzeba go ocieplić, wymienić piec, nie wiadomo, co jeszcze zrobić. Nie, to te nieruchomości dalej tanieją i zaraz sobie pokazaliśmy, do czwartego kwartału mieliśmy spadki cenowe. Zaraz wam pokażę pierwszy kwartał, trochę nam też, żeby nie Tak, przedłużać, ale żebyśmy też się zmieścili w jakiejś takiej formie czasowej, to przejdźmy do tak. właśnie obecnego kwartału, do wniosków i kilka słów na temat może właśnie też kwestii negocjacyjnych. Natomiast tym wynajmem to ja bym sobie zostawił. Ja myślę, Janek, że spokojnie zdążymy nagrać jeszcze jeden odcinek pewnie w nieodległym czasie. To nie będę wyciągał w takim razie slajdów, to już przy innej okazji, ale co się dzieje teraz na rynku? No to jest tak. Zaczęły rosnąć rezerwacje i sprzedaże mieszkań deweloperskich, ale jeszcze nie widzimy wzrostu sprzedaży kredytu. Co to znaczy? Za gotówkę następują rezerwacje mieszkań, albo te pod bezpieczny kredyt, albo pod potencjalną odsprzedaż. Znowu, spekulując. Część ludzi poszła na rynek po to, żeby, bojąc się, że okej, znikną teraz mieszkania, albo stwierdzając, aha, zaraz będzie popyt w lipcu, ja teraz sobie szybko kupię, potem odsprzedam cesję. Teraz cesje oczywiście wyleciały w ramach ustawy, więc Tak. zobaczymy, jakie będą zwroty w kwietniu. Jestem ciekaw właśnie, ile tych umów będzie rozwiązanych, albo przynajmniej na ile wyhamuje trochę sprzedaż. Z innej ręki słyszałem, że kwiecień już był trochę bardziej chłodny, nazwijmy to, jeżeli chodzi o obrót. Jest jedna rzecz, która się dzieje. Druga rzecz, która się dzieje, to rynek najmu, o którym mimo wszystko muszę wspomnieć, bo na rynku najmu w większości miast od 2 kwartałów właśnie mamy stagnację czynszów po tych mocnych wzrostach. Na kilku rynkach typu Łódź, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Kraków mamy spadki czynszów od 2 miesięcy trwające. Dlaczego? Bo obecnie jest więcej ofert najmu na rynku niż było przed wojną, tuż przed wybuchem wojny. Bo ciągle docierają nowe mieszkania do tego segmentu, uchodźców ubywa. A co więcej, w momencie, kiedy no, dla potencjalnych osób, te, które nie mają swojego mieszkania, wynajmują, nagle jest jakiś super program, bezpieczny kredyt i tak dalej, no to ci ludzie nie wymieniają Tak, mieszkań na wynajem, tylko się dokładnie. na to To będzie nastawiają. miało wpływ na rynek najmu, prawda? Też. No bo będą po prostu Dokładnie kupować tak. mieszkania. Więc jak myślimy sobie o perspektywach negocjacyjnych, jeżeli szukamy mieszkania do kupna na wynajem, na przykład jako inwestor, no to tak naprawdę mamy dzisiaj może nie tyle dobrą jakby sytuację jakby negocjacyjną, w tym sensie, że stopy procentowe jeszcze idą do góry i możemy się o to tłuc, ale no, argumenty pod tytułem, no, wie pan, no, ale teraz czynsze zaczynają spadać, a to mieszkanie kupuję inwestycyjnie, no to jakby to jest jakiś argument, że no, jest konieczne dostanie rabatu. I ROI jest bardzo niskie z wynajmu, prawda? W stosunku do na przykład ROI, które było w roku 2013-2012, to Tak, wtedy się tak. wykręcało w dużych miastach ROI na poziomie 9-10% bez problemu, a na mieszkaniach optymalizowanych na pokoje, czy jakieś mikrokawalerki, czy inne cuda, to nawet 15% się wyciągało, prawda? Dokładnie tak. Natomiast no, trochę jest jeszcze ciągle, wiesz, takiego przekonania na rynku, że te stopy procentowe to po prostu już jutro, pojutrze zaraz będzie cięcie. Jeden z dużych wieszczów YouTube'a opowiadał, że to w kwietniu już będą obniżki O. 100%. Ronald zasadniczo mówił, no już pod koniec roku. To nie jest takie pewne.
przypuszczalnie dane inflacyjne za chwilę nam to potwierdzą, że raczej będziemy utrzymywali te wysokie stopy I wiesz, procentowe. i też jest pytanie, co się wydarzy faktycznie po wyborach, no bo tu też mamy dwie opcje, tak? Jeżeli obecna ekipa wygra, no to oni mogą też mieć dwie ścieżki przed sobą. Ścieżka numer jeden, no to dobra, no to teraz wiadomo, że najboleśniejsze zmiany wprowadza się po wyborach, więc stopy Tak w jest. górę, żeby w końcu tą inflację zdusić, żebyśmy nie mieli za 2, 3 lata jakiegoś jeszcze większego problemu przy kolejnych wyborach. Albo znowu w drugą stronę, tak? No dobra, no to czwartej kadencji już na pewno nie wygramy, no to idziemy po bandzie, tak? I jedziemy z tym koksem. Więc jakby bardzo dużym czynnikiem, który tutaj zaburza cały odbiór tej sytuacji, jest właśnie to, co się wydarzy, kto wygra wybory i w jakim kierunku pójdzie. No i faktycznie, tak jak powiedziałeś, no jednak to upolitycznienie Rady Polityki Pieniężnej też nie wróży tutaj takiego zachowania stricte zero-jedynkowo zgodnie z annałami makroekonomii, prawda? No bo ciągle Tak. rozmawiamy o stopie procentowej, która ma mieć realny wpływ na inflację, ale przecież żeby stopa procentowa miała realny wpływ na inflację, to WIBOR powinien wynosić tyle, co inflacja. Mniej więcej się w tych No granicach tak. znajdować, prawda? A inflacja bazowa akurat nadal rośnie, więc jakby historia o spadających stopach procentowych, ona nie jest pewna i ona może chwilę czasu zająć. Warto też pamiętać o tym, że no, ten program Bezpieczny Kredyt, on nie obejmuje całego rynku, ani nawet połowy rynku. On prawdopodobnie obejmie małą część rynku z dwóch albo trzech powodów. No, jeden to jest jakby te różne ograniczenia, tam wiek, posiadanie mieszkania i tak dalej. Kwota, jaką możemy w ogóle wydać na mieszkanie, jest jedno ograniczenie. Drugie ograniczenie jest takie, że jest skończony budżet na ten program. Nawet w tym roku nie ma limitu tak zwanych wniosków kredytowych, więc tak to sobie rząd ładnie wymyślił. Natomiast po pierwsze, to nie jest tak, że jak złożę wniosek, to dostanę kredyt. No nie, no, muszę mieć zdolność kredytową. Ona nadal będzie liczona w tym programie. Ona będzie wyższa niż jest dotychczas, ale ona i tak będzie relatywnie niższa niż była w 2021 roku. Więc nie spodziewajmy się tego, że będzie więcej kredytów niż było w 2021 roku, kiedy było no, super Eldorado, to raz. Kolejna rzecz jest taka, że te kredyty też się rozejdą w różne miejsca. To nie jest tak, że tylko rynek pierwotny na przykład skonsumuje te kredyty. Część pójdzie na rynek wtórny, część trafi na budowę domów, więc znowu te pieniądze będą rozłożone na ileś tam segmentów rynkowych, więc jakby też trzeba o tym pamiętać. No i co najważniejsze, świat nie stoi w miejscu. W momencie, kiedy widzimy rosnącą poziom rezerwacji, pamiętamy, ciągle spekulacyjnych, mimo wszystko do rynku jest taki komunikat, że to przede wszystkim są raczej spekulacyjne rezerwacje i to Tomek Narkun chyba we wczorajszym jakimś wywiadzie chyba u Marcina Iwucia o tym opowiadał, to słychać też na przykład co to domu od Kasi Kuniewicz, że to ciągle nie są te rezerwacje, które byśmy chcieli. Konsumentów, czyli głównie spekulacja. W momencie, kiedy ta sprzedaż rośnie, no to deweloperzy nie siedzą w miejscu. Odpalają budowy, które zamrozili w 2022 roku. I od 2 miesięcy widać, że więcej ofert trafia na rynek, na portale. W marcu był mocny, bo 60 chyba procentowy przyrost jakby liczby mieszkań, które trafiły do budowy, rozpoczęto budowę, czyli faktycznie nie tylko to są oferty, ale też i Czyli po start prostu budów. projekty odpalają te, które były zamrożone. Tak, a w zeszłym roku około 100 tysięcy mieszkań uzyskało pozwolenie na budowę, które nie trafiły potem do budowy. Czyli one trafiły na półkę do zamrażarki. I gdyby to była taka sytuacja, że nie ma tego zapasu, że ten nowy popyt, on musi, wiesz, to teraz deweloperzy muszą kupić grunty, dostać Tak. pozwolenie, to są 2 lata. Ale jeżeli te projekty czekają na półce, trzeba tylko dostać wycenę wykonawcy, które zresztą teraz są niższe wyceny wykonawcy niż były w zeszłym roku, bo trochę część materiałów potaniała, zwłaszcza stal, część materiałów budowlanych. Wykonawcy są zdecydowanie bardziej ochoczy do negocjowania. To się okazuje, że łatwiej te budowy odpalać. Może być efekt, jakby znowu wracam do rodziny na swoim. Efekt rodziny na swoim, jeden z efektów był taki, że jak się rodzina na swoim kończyła, to było 2 razy więcej mieszkań w ofercie, niż jak się zaczynała. Znowu, jak jestem kupującym, wracając do tych aspektów negocjacyjnych, no, rada, którą mogę powiedzieć, to pierwsza taka, że no, po pierwsze zachować zdrowy rozsądek i trochę tak się zastanowić, gdzie te różne efekty dotykają i czy one dotyczą tego mieszkania, czy tej nieruchomości, którą ja chcę kupić i w jaki sposób. Jeżeli to jest mieszkanie na wynajem, no to raczej negatywnie bezpieczny kredyt wpływa, no bo czynsze spadną, nie będzie najemców. Więc to jest jakiś tam argument. Podobnie z innej strony. Czy bezpieczny kredyt będzie wpływał na przykład na stare kostki PRL-owskie do remontu? No nie.
Też raczej nie, zwłaszcza teraz w tym otoczeniu wysokich kosztów energii, konieczności tych świadectw, efektywności energetycznej, gdzie to widać czarno na białym, że trzeba inwestować w tą efektywność energetyczną. Też nie. Te domeny nie są kochane i jakbyśmy pobadali dokładnie ich cenę, to one są jakby zaczęły spadać już kilka kwartałów temu i one nie rosną. To są trudne do sprzedaży dzisiaj nieruchomości. Drogie nieruchomości są trudne do sprzedaży. Tam, gdzie albo musi być klient z gotówką, albo ktoś musi mieć niebotyczną zdolność kredytową. No bo mieszkanie za raptem 2 miliony na Wilanowie przykładowo, to sobie wezmę przykład tutaj z podwórka warszawskiego. To są takie mieszkania kochane przez korpo, ludzi z korpoludków tak zwanych. Sam kiedyś byłem, więc mogę używać określenia. No 2 miliony, no przecież łatwo kupić bezpieczny kredyt. No nie. Bezpieczny kredyt tam nie działa. Nawet jeżeli mam 1 milion złotych wkładu własnego, 1 milion złotych, to nie są pieniądze, które rodzą piechotą, to mój kredyt na 1 milion drugi będzie mnie kosztował około 8 tysięcy złotych miesięcznie. To nie są pieniądze, które rodzą piechotą, one po prostu obiektywnie są wysokie, więc to też nie są nieruchomości, które schodzą z dnia na dzień. I jeżeli porozmawiamy z ludźmi, którzy na przykład zajmują się pośrednictwem, to zobaczymy, aha, jest jakieś grono mieszkań, które bardzo szybko się sprzedają, jest duże zainteresowanie, jest grono nieruchomości, które się nie da teraz sprzedać, albo jest to bardzo trudne. Więc warto zwracać uwagę na te różnice i te niuanse. I na to i druga rzecz to jest kwestia czasowa. Teraz jest dużo spekulacji, emocji, FOMO, co to będzie i w ogóle. Natomiast jakby kupowanie czy podejmowanie decyzji w pośpiechu to po pierwsze jest zły doradca z reguły. No i druga rzecz, kupowanie w tłumie to też jest. Jakby nazwijmy to też z reguły to nie jest chyba podstawowa rekomendacja, jaką dajesz No, swoim kursantom. biorąc, wiesz, pod uwagę, że ludzie, najsilniejszą regułą wybierania wpływu jest ta, która mówi o tym, że ludzie najbardziej pragną to, co mogą stracić, no to faktycznie nie No. jest to najlepsza porada. Janek, ja ci bardzo dziękuję. Musimy pomału Jasne. kończyć, bo bardzo fajnie się rozmawia, Jasne. mówisz dużo ciekawych rzeczy. Ja ci dziękuję przede wszystkim za takie spojrzenie, którego ja często nie mam, czyli to spojrzenie takie bardzo wyważone i przede wszystkim bardzo szeroko sprawdzające różne opcje, tak, że no okej, tu jest może dobrze, ale na ile to wpłynie, na ile mamy gdzie indziej zagrożenia i tak dalej. I wydaje mi się, że fajnie, że o tym pogadaliśmy, fajnie, że o tym powiedziałeś, bo to się też taka szersza perspektywa przyda na pewno tutaj osobom, które dzisiaj oglądają mój kanał, bo ludzie, którzy oglądają mój kanał, wiedzą, że ja jestem bardzo daleki od tego, żeby, wiesz, tutaj straszyć spadkami, jak faktycznie jakieś idą, żeby hura optymistycznie pokazywać wzrosty, jeśli faktycznie jakieś idą, że ja zawsze staram się to wyważać i pokazywać wszystkie możliwe perspektywy, ale też dużo fajnych argumentów, które też powiedziałeś na koniec teraz, które mogą pomóc w negocjowaniu. Także słuchajcie, jak ktoś dotrwał do tego momentu, bo to przecież z godzinę nagrywamy, to macie takie spojrzenie, gdzie możecie trochę wyhamować ten hura optymizm osób, które na przykład sprzedają i chcą trzymać cenę, bo mówią, że zaraz, zaraz, przecież zaraz będzie tylko drożej, bo się popyt odpali, bo zaraz będzie dużo kredytobiorców, bo program Bezpieczny Kredyt. Ja ci bardzo dziękuję. Poniżej w opisie filmu oczywiście będą też namiary, gdzie można ciebie znaleźć, gdzie można ciebie poczytać, bo bardzo fajne, rozbudowane analizy. Jak słyszeliście, Janek powiedział, że aż miesiąc ten jeden wpis tworzył i faktycznie, słuchajcie, tam jest tyle mięsa w tych wpisach, Janka, że ja, żeby przeczytać, to mi miesiąc zeszło. Nie no, żartuję, może nie tyle, ale faktycznie wielka chwała. Bardzo ci dziękuję za odwiedziny u mnie na kanale. Mam nadzieję, że to nie był ostatni raz, na pewno to był pierwszy, ale mam nadzieję, że nie ostatni. Widzimy się na pewno, jeszcze raz porozmawiamy za jakiś czas, pewnie jak będzie trochę więcej danych, zobaczymy, jak ten program wpływa. Też może trochę o najmie porozmawiamy, bo wiele osób, które gdzieś mnie oglądają, to też są osoby, które wywodzą się z tej branży wynajmu, szczególnie na pokoje pewnie, więc to jest dość ciekawy temat. Czy chcesz coś dodać na koniec, Janek? No, chciałem przede wszystkim Tobie podziękować za zaproszenie. Przepraszam, że tyle się rozgadaliśmy, ale o nieruchomościach można po prostu długo i namiętnie. Tylko może na koniec chciałbym, tak puentując może naszą dyskusję, ja po prostu zachęcam wszystkich do zachowania zdrowego rozsądku i nie dawania sobie nawijać makaron na uszy, jak to niektórzy mówią. Zdrowy rozsądek, nie wszystko musi być nowym iPhone'em 15, żeby od razu biec do sklepu i płacić 8 tysięcy, jak iPhone 14 teraz jest z rabatem parę tysięcy złotych. Jako taka totalnie analogia, po prostu okej, czy ja muszę ślepo jak powiedzmy w jakimś stadzie pędzić, czy może troszeczkę bardziej inteligentnie do pewnych rzeczy podejść, może spróbować troszeczkę inaczej do pewnych
historii, też negocjacyjnie tutaj podejść. Dzięki serdeczne. Super, dzięki. A propos jeszcze takich telefonów, to ja zawsze kupuję dwa modele wstecz, także wiesz, A, widzisz, ty nawet dwa modele wstecz. tak, ale nawet wiesz, ponieważ się tak niewiele zmieniają telefony, to ja nawet nie wiem, że mam coś gorszego, tak? Nawet te 2 lata, że jestem w plecy. Nie, dokładnie, ale wiesz, rozumiesz ten mechanizm, że w telefonach to działa. Ludzie w nieruchomościach nie zawsze rozumieją, że ten mechanizm też czasami działa. Wiadomo, że mieszkanie zmieniamy co roku, ale jakby na przykład dzisiejsza narracja gdzieś tam troszeczkę takie podobieństwo ma, ale już nie przedłużając. Dzięki Jasne. serdecznie jeszcze raz. Bardzo dziękuję za spotkanie. Do zobaczenia na kolejnym odcinku, na pewno u mnie na kanale. Cześć. Cześć.